Niemcy apelują do Polski i Czech o otwarcie swoich granic. Nasi zachodni sąsiedzi zakończą kontrole graniczne w ciągu miesiąca. Unia Europejska naciska państwa członkowskie na otwarcie wewnętrznych granic wspólnoty. Polski rząd przedłużył jednak kontrole graniczne do 12 czerwca. Minister spraw zagranicznych Niemiec zaapelował do polskich i czeskich władz o otwarcie swoich granic, by umożliwić swobodny przepływ osób i towarów. W najbliższych dniach zakończymy kontrole graniczne na granicy z Danią, a od 15 czerwca nie będzie już żadnych kontroli na granicach z Francją, Austrią i Szwajcarią. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości zniesione zostaną również kontrole graniczne, które obecnie przeprowadzają polscy i czescy przyjaciele. Premier Czech poinformował, że ze względu na niestabilną sytuację epidemiczną w Niemczech nie prowadzi obecnie z niemieckim rządem żadnych rozmów na temat zniesienia ograniczeń w podróżowaniu.